Pierwszym rozwiązaniem, jakim firma Osadkowski S.A. oferuje dla producentów malin i będzie, jest wykorzystywane w tym momencie to rozwiązanie podczas sadzenia malin w grunt na podwyższonych zagonach, jest to użycie dwóch preparatów. Pierwszy z nich Black Jack, dystrybuowany w Polsce przez firmę Bioagris, i drugi z nich Terrasorb Complex, dystrybuowany przez firmę Osadkowski. Pierwszy z nich jest płynną zawiesiną leonardytu. Jest to preparat, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Znajduje się w Polsce od 3 lat. Jego głównym zadaniem jest stymulowanie rozwoju systemu korzeniowego, zapobieganie stresom, jakie roślina przechodzi podczas przesadzania, podczas zmiany stanowiska czy też wysadzania z pojemników do gruntu, i lepszemu przyjęciu się, czyli intensywniejszemu wzrostowi systemu korzeniowego. Drugim preparatem jest to Terrasorb Complex. Jest to preparat, który pochodzi z Hiszpanii. Na polskim rynku znajduje się już 5 lat. Zawiera 20% aminokwasów oraz całą gamę mikroelementów. Oba te preparaty w połączeniu, stosowane w taki sposób, że do 100-litrowego pojemnika zostało wlane 250 ml Black Jacka i 100 ml Terrasorb Complex. W tych 100 litrach powstałego roztworu zamacza się sadzonki, które mają być przeznaczone na sadzenie około 1 hektara powierzchni plantacji. No właśnie, zintensyfikować wzrost systemu, poprawić przyjęcie się roślin, budowę korzenia i zniwelować powstałe stresy. Ważnym elementem jest, żeby po okresie 2-3 tygodni osadzenia wykonać również zabieg opryskiwaczem, pokrywając zarówno rośliny, jak i glebę znajdującą się w sąsiedztwie roślin, po to właśnie, żeby pobudzić jeszcze bardziej rośliny, zniwelować powstające stresy w tym pierwszym bardzo ważnym okresie, kiedy jeszcze masa wegetatywna powoli zaczyna się rodzić, a bardzo intensywnie przyrasta system korzeniowy. Czy tą mieszaninę produktową warto stosować tak jak tutaj w przypadku sadzonek doniczkowanych, czy również sadzonek kopanych? Czy stosujemy ją, stosować lepiej w jesiennym nasadzeniu, czy w wiosennym terminie sadzenia? Przede wszystkim ta mieszanina jest polecana do stosowania, kiedy sadzenie odbywa się wiosną lub latem. Szczególnie wiosną, kiedy pogoda jest przekropna. Wtedy dodatek preparatu aminokwasowego w postaci Terrasorbu Kompleksu niweluje te stresy chłodu, które powstawają różnicy temperatur. Jeżeli odbywa się sadzenie w okresie jesiennym, wtedy rekomendujemy użycie tylko preparatu Black Jack, gdyż w okresie spoczynku zimowego nie następuje przyrost masy zielonej, wtedy nie ma potrzeby pobudzania jakby roślin do wzrostu wegetatywnego. Jeżeli chodzi o sadzonki, czy doniczkowane, czy sadzonki z otwartym, odkrytym systemem korzeniowym, preparat lepiej i będzie się sprawdzał i intensywniej będzie można zauważyć jego działanie w przypadku sadzonek z otwartym korzeniem, dlatego że bezpośrednio zanurzony w roztworze otacza ten system, przylega do niego, przez to jest bezpośrednie pobieranie. Po drugie, ideą produkcji sadzonek doniczkowanych jest to, żeby ten system korzeniowy utrzymać w jak najlepszej formie, żeby właśnie niwelować te aspekty, o których wspominałem wcześniej, stresy, przesadzania i tak dalej, zmiany stanowiska przez rośliny, ale niemniej jednak zalecamy i do jednej czy drugich grup sadzonek zastosowanie tegoż rozwiązania. Ono jest stosunkowo niedrogie, jeżeli chodzi o koszty wykonania, a efekty, mam nadzieję, Państwo się przekonacie sami, używając na niewielkiej części swoich plantacji właśnie tych dwóch preparatów podczas sadzenia sadzonek malin, truskawek, innych roślin. Możemy zobaczyć, że właśnie w tym momencie w tle odbywa się sadzenie sadzonek malin, które były też właśnie traktowane między innymi preparatem Black Jack w celu lepszego ukorzenienia, lepszego zbudowania systemu odpornościowego. Jest to preparat, który jest oparty na bazie leonardytu. Jeżeli miałbym go, powiedzmy, porównywać do innych preparatów opartych na bazie kwasów humusowych, jest to
powiem tak, w skrócie wodna zawiesina leonardytu, czyli praktycznie wszystkie składniki, które są zawarte w leonardycie. Dlaczego? Dlatego ten preparat tak fajnie działa właśnie na rozwój systemu korzeniowego. Część sadzonek w tym naszym nasadzeniu poddajemy kondycjonowaniu w ten sposób, że traktujemy system korzeniowy roztworem kwasów humusowych z aminokwasami. Dokładnie to by zastosowane dwa preparaty, to jest Blackjack w dawce 125 ml na 100 litrów i preparat aminokwasowy Terasorb Complex w dawce 100 ml na 100 litrów wody. W jakim celu stosowane są? No mamy nadzieję, że dzięki zastosowaniu tych dwóch preparatów będzie lepszy rozwój systemu korzeniowego, szybciej sadzonki przyjmą się i będą odporniejsze na stresy, na stres w wyniku przesadzania, tak, zmiany warunków siedliskowych.